Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Felsbrun, odcinek 80. Najprawdopodobniej. W dzisiejszym odcinku będziemy zbierać kukurydzę z pola numer 7 i 10. Przerobiłem sobie ten kombajn. Ściągnąłem te brzydkie gąsienice, bo one zabrzydły, takie brzydkie były. Takie brzydkie obślizgłe były, że nie mogłem na to patrzeć. I wreszcie nie zapomniałem i pojechałem sobie na gospodarstwo, na warsztat. Przestawiłem sobie na koła podwójne, tak jak było. I dołożyłem sobie rurę składaną, bo tamta była statyczna. W sensie nie była składana. Nie była składana i no. A teraz sobie ją dorzuciłem. Trzy rządki tutaj są, przesunięcie trzy rządki. A nie wiem dlaczego, tak? Jakbym to ostatnio brzydkie wyrąbał, to bym to wyrównał. Nie wiem, to myślę, że jak będę z pługiem walczył, to się to wyrówna. No i dobra, zbieramy kukurydzę. No, Fent będzie odbierał. O, Fent tu siedzi nawet. Fent na cosplay oczywiście. Właściwie to... Ujadę sobie to dookoła jakoś. Chciałem się tu przeciąć do prostego i wtedy... Ale to nie ma sensu. Oczywiście jeździ z... Fent jeździ z tą małą szczepą, znaczy małą, nie? Z krampą jeździ. Z krampem, no bo ta duża szczepa John Deere sobie stoi. I John Deere sobie też odpoczywa, no bo stwierdziłem, że nie będę John Deere tutaj zapinał. Fent powinien sobie ogarnąć, no spokojnie, transport. A jak nie, to najwyżej chwilę sobie na niego poczekam. Teraz wiadomo, muszę tutaj poprzeczniaki wyciąć. Więc to też trochę zejdzie. Mogę sobie te poprzeczniaki poobcinać na początku, przed odcinkiem, no ale stwierdziłem, że nie będę tego robił. Ponieważ gdyż jak zrobię to przed odcinkiem, to nie będzie takie fajne. A ja lubię kukurydzę zakosić. No i pierwsze 23 tony ukoszone. Znaczy w sumie już drugie 23 tony. Właśnie teraz pytanie, czy mi zbiornik, czy mi winu starczy. A dobra, ja go muszę zwolnić na razie. Zrobić tak. Usuń żądanie kombajnu. Niech on tu stoi. Rura ma 8 metrów prawie. I dołożyłem sobie ją, żeby składana była. To, ale to tam już powiedziałem. Czy to będzie, że wymaga zaorania tutaj? Na zasadzie myślę, czy by nie puścić sobie John Deere'a już w tym odcinku. No, tylko że... Nie, dobra, nie. Bo jak ja tu będę fendem orał, to tutaj... W sumie to fajnie będzie wyglądać, jak ja będę orał, tutaj będzie ciało, chłopak. Nie, bo tutaj zrobiłem sobie na szybko kurs. Przez pole. Na szybko kurs mu zrobiłem przez pole, żeby jeździł. Na szybciutko, żeby odbierał tą kukurydzę, wiadomo. Więc nie. Jak to będzie posiany jeździł, to tak słabo będzie wyglądać. A na przykład orkę zaczniemy sobie od 11. O! Od pola numer 11 sobie zaczniemy orkę. Myślę, że to będzie chyba najlepszy pomysł, żeby od 11 zacząć. I wtedy tutaj dziesiątka. Ale dziesiątkę zaczniemy orkę od tej strony dalszej. Tutaj będę się tam przesuwał. Ile zaoram, tyle, ile założę, tyle założę. No wiadomo. Jeszcze to tam poza odcinkiem sobie walczyć. No, brat kombajn... brat. Brak kombajnu w zasięgu i nic tego. No i lecimy z tą kukurydzą. Ona jest dojrzała jak coś, to
Tu mam jakieś tekstury zmienione. A podmieniać mi się ich nie chciało już. I zieloną też widziałem, że ludzie koszą kukurydzę na ziarno. Więc... Tylko, że to jest ten system CCM, czy jak to się tam nazywa. Że w rękach oni tą walą taką zieloną. Tam się zbytnie na tym nie znam. Że wiecie, że koszą zieloną kukurydzę i w rękach ładują. To tam śrutuje chyba i od razu w rękę paduje. Taki długi rękaw wtedy powstaje. Ciekawy temat to jest. Dobra, wyrównam to. Już nie będę taki, nie będę takich huków robił. Bo później mi się to... Znaczy, wiecie, to tam bez różnicy, bo i tak na dźwię się, ale... Jakoś to tak trochę bardziej lepiej będzie wyglądać, jak będzie prosto. Może troszeczkę mniej miejsca być do nawrotu, ale... Ale no trudno. Przeżyjemy. No ja za mój pełny zbiornik dostaję 50% przyczepy, tak? No dobra, 48%. No więc myślę, że elegancko. Trzeba cofnąć szybciutko. I kurczę, dalej nie wiem, jak to zrobić. Też nie chcę zbytnio... Dobra, myślę, co ja mu chyba jednak to wysypię. Albo zrobię taki myk. Czekaj, płacę polowe. Mam takie coś, zatrzymaj kierowcę? Dobra, mam, zatrzymaj kierowcę. I on niech sobie na razie stoi w tej kukurydzy, trudno. Otwórz tą rurę, bo... Akurat między gałązką się zaczepiłem. Niech on sobie tam stoi. No i dobra, klin wycięty na 3 razy. Dobra, wystarczy kierowcę. I przetniemy się gdzieś tu. No ja zanim dojadę do końca, to on mi to wysypie. I będzie miał fajną przyczepę, kolega. I dobra, elegancko to idzie. Dobra, muszę przyhamować, bo mnie to więcej nie wlezie. No widzicie, przy okazji zauważyłem, że muszę tutaj... Gdzie to było? Damy na 9,5. Dobra, 9,5 może być. Przecież to tak idealnie na środku nie jest, ale ja po łukach nie jeżdżę. Czy na górnak wysunko 2 mm w lewo? Czy tam, jak to tam się mówi? Jakbym go lekko w lewo jeszcze przesunął, to idealnie na środku wysypał, a tak to jest dobrze.
40 ton kukurydzy. O, akurat fajnie, bo jadę w tą stronę. To on będzie miał blisko do tego, do trasy. Myślałem, żeby dwie przyczepy sobie ogarnąć do kukurydzy włożenia. Że tą i tą dużą na dwa ciągniki włożyć, ale stwierdziłem, że to jest blisko. Ja aż tak nie potrzebuję tego. Czyli zanim on przyjedzie, teraz zdążę zrobić kółko i będę miał pełny zbiornik, akurat jak przyjedzie. No tutaj na trzy poprzeczniaki sobie uciąłem, bo tego nie powiedziałem. To przed odcinkiem ucinałem. Jak save'a szykowałem sobie, tutaj uciąłem to na trzy razy szybciutko. A wiecie co, nie składam tej rury, bo zanim on przyjedzie. No i widać, jak on tam po polu jedzie. Wiem, że jedzie po polu, bo tak ma kurs nagrany, dlatego... Specjalnie tak nagrałem o ten kurs, żeby on jak najkrótszą drogę miał dojazd do tego, do silosa. No jak on jak najkrótszą trasę miał. Się wysypuje? 10.9.0. Dobra, sypie się. Więc ja pojadę do końca pola, dojadę, on się zdąży wysypać i wrócić. I będę akurat miał pełny zbiornik. Dobra, on się wysypał, bo ma 0 ton. Już grzeje na pole, więc on nawet do końca pola nie zdąży dojechać, ja już będę jechał. Teraz akurat słabo trafiło, bo jestem daleko od niego. Więc kawałek pola, kawałek będzie musiał po tym polu się przejechać. Czemu 0 km? Czy tu na 60? Chcesz, by samochód przyzwonił? Pewnie samochód przyzwonił. No ja. Musiał być jakiś samochód. Albo z trasy wyleciał. Nie, samochodu tu nie było, więc musiał z trasy wylecieć. To jest jedyna możliwa i racjonalna wypowiedź. A, i przed przebijaniem czasu urodziła mi się jedna krowa i mam 5. I jutro, czyli 3 dnia jesieni, będę miał kolejną krowę. Czyli będzie już ich 6. Znaczy 8500 mleka. A po ile jest mleko w ogóle ci? Dobra, w sumie sprzedamy. To 6000 będzie do przodu. Gdzie można powiedzieć, że to robiłem coś na tym odcinku, a nie wiem, że tylko wydałem. Ale mam dużo w binach, więc spokojnie. Kasy mi nie zabraknie na tej serii. Mam 22 tony pszenicy. Którą trzeba będzie sprzedać. No bo to jest od kur. Chyba, że będę trzymał tak długo kury. To też jest jakaś opcja. Będę trzymać tak długo kury, a skarmię to. Że nie mam przyczepy. Nie mam przyczepy, bo mam 14 ton TMR nasypane. To też nie jest dobrze. Gdybym miał przyczepę, to w sumie mam przyczepę. Dobra. Tej dużej nie potrzebuję. A jednak wykarmię tą pszenicę, bo to jest 22 tony. No to jeszcze 2 lata kury przetrzymają. Niestety muszę się jeszcze 2 lata z kurami pomęczyć.
Widać, że pod kamerę podjeżdża, bo jedzie 13 godzinę. Więc sobie na spokojnie pod kamerę podjedzie. No już, który za siebie sypuje. W zasadzie niech będzie tam w miejscu wysoko. Tamto jest lepsze dosypanie, bo się szybciej wysypuje, ale dobra. Tutaj go postawię na razie i niech stoi. Idę tutaj pod kombajn. Do końca paska z nim dojadę, ale dalej już będę stał. Żeby te 2 tony wysypać. Jeszcze tona. Ile to jeszcze 2 razy? Jeszcze 2 przejazdy, jo. Trochę mu GPS, bo GPS się wyłączył. On sobie jechał na trójce. Dobra, może wężonek wezmę kolejny przejazdem. A jak nie, no to po prostu taki Żyd zostanie mały. Trudno. Albo zrobię taki myk, o. Przesunę się lekko do prawej. Żeby on całe rządki brał. Żeby to ładnie wyglądało. I jeszcze bym musiał się do prawej wysunąć. Ale to wtedy byłby kolejny rządek. A, bo on chyba wyczuł, że mam jakiś tam limit zbiorniku. Czyż on powinien od 50% podjeżdżać, ale no a. Dobra. Jak chce, to niech podjedzie, nie? I teraz biję w prawo, żeby tą przecinkę tu wykosić. I będzie gitara. 18 minut odcinka już. Równo o 12 zacząłem. No, czyli 12.40 powinno być po odcinku. Zrobię 40 minut koszenia kukurydzy, bo kukurydza się fajnie kosi. I potem szybko idę na głośnicę dograć. Dograć odcinek do końca. Tam zostało mi do skoszenia. Oczywiście głośnicę wy zobaczycie dopiero w poniedziałek. Poniedziałek. Na spokojnie. Ale chcę to jeszcze dzisiaj wyrenderować i to wrzucić. W zasadzie to zacznę wrzucać, o. Bo wiadomo, że mi się to nie wrzuci. Bo jeśli film będzie ważył 10 giga, no to mi się to dzisiaj do 22 nie wrzuci. To będzie 15, 5, 7 godzin. Nie ma szans. Ale powiem, że jakbym jechał 10, to by było elegancko tutaj. Pod kukurydzę. Teraz muszę zwolnić, bo on nie dojedzie. Musiałem co w tym, bo inaczej się nie dało tego zrobić. Dobra, on dojdzie do końca. Ja nie będę miał przez tego zbiornika, no bo wiadomo, bo się sobie cały czas i dolatuje do zbiornika. No, ale on będzie miał pełny przepełnienie, sobie pojedzie, ja zrobię ten przejazd.
Tutaj tam na dole już będzie miał blisko, nie? Albo zwiększę mu prędkość jazdy w polu, bo on ma 24, to mu zwiększę do tych 30. Już będzie o 30, to już będzie wiadomo lepiej, tak? Prędkość na polu damy mu 32. O, no jak jedzie 32, to dużo lepiej to wygląda, bo już jest dużo szybciej się przemieszcza po polu niż 24. Sobie mogłem się przeciąć, ale dobra, nie będę się przycinał. On mógł sobie tam gdzieś przecinkę zrobić i się przeciąć i myślę, że chyba by wystarczyło zbiorniku miejsca. 10, 13 ton, no to myślę, że powinno wystarczyć. Ale no, wiadomo, po co się spieszyć? Potem się wracać, jak nie trzeba. Ej, elegancko idzie, powiem wam, ta kukurydza. Jeśli wiadomo, to jest duże sypanie, dlatego to też koszenie nie idzie tak szybko. A jadę, pomimo tego, że jadę 17 godzin, to tak szybko aż nie idzie te koszenie. Dobra, on dojechał dopiero do tego punktu swojego wyjazdu z pola. Zaraz tam powinien go na tym ścierlisku widzieć. Byliście... 22 tony. A on na silosie już jest. To ja go wtedy nie widziałem. Mówię, dlaczego on jedzie 10? I nagle jedzie 0. A patrzę, że z zbiornika mu schodzi. Ze sprzyczepy mu schodziło. Więc on się wysypywał. Więc my nawet lepiej wyszło niż myślałem. No i dobra, pokaż mi statystyki. Dobra, wiem, że ty jesteś już tu, ale statystyki save'a mi pokaż. 63 godziny, skoszone... O, tu zebrane hektary 5... 5,60. Dobra, złapał. Tu jest 14 hektarów z tego pola, czyli zostało mi 5... 9 hektarów jeszcze do skoszenia. No pamiętam, jak chciałem, to miałem te 14 hektarów, a tam było 2,60 obok. Czyli jakieś 17 hektarów razem miałem kukurydzy. Więc powiem wam, że trochę daje ta kukurydza, jak już mam w silosie 120 ton. A ja ogłosiłem dopiero 5 hektarów. Czekaj. Zatrzymaj kierowcę. Na chwilę mu tam zatrzymaj kierowcę. Wystartuj kierowcę. Bo ja nie chcę tracić czasu i tutaj na przejeździe się sypę z nim. Żeby oszczędzić mój czas i wasz czas. A wiadomo, że jak ja się sypię w lesie, to więcej skoszę. O, jeden zawsze więcej skoszę niż jakbym się sypał na miejsce. I teraz ani został, mi się wysypał, to trochę by zeszło.
A tak to do końca pola jestem w stanie wysypać ten zbiornik. Może nawet nie do końca. W sensie nie do końca pola, o to chodziło. Bo tylko moje mamy lekko szybsze sypanie, to też było fajnie. To nie to co blank. To nie to co ten. Nie to co blank. Ten blank 02 sypie. Taki nie polam CR1092 Blunk się nazywa. On jest na kołach. I on może mieć na 60 ton pojemności zbiornika. Tego co miałem na Revenporcie. Nie wiem, czy zaraz przy razie gościć, czy nie. Czy przecinkę robić. W zasadzie on i tak po tej kukurydzy jeździ. %17 20% już mam w zbiorniku. Dobra, już przy razie jadę. Ile skoszę, tyle skoszę. No ja akurat obok niego przejadę i on powinien wtedy złapać, że ma podjechać już. Więc będzie elegancko. Więc powiem wam, że jak będzie ten drugi konwoj, a musi być, to będzie tutaj roboty z odwożeniem. Kiedyś wiadomo, że będą dwa ciągniki wozić. Że John Deere będzie John Deere odbierał, bo John Deere ma większy przyczepę, a John Deere ma większy zbiornik, wiadomo. A od klasa będzie sobie Fendt odbierał. Czyli on 13 ton potrzebuje. Czyli akurat tyle mam w zbiorniku. W sensie miałem tyle przed chwilą. Oj, tutaj na poprzeczniaku się ładnie wysypie z nim. Już wiem, że mi zostanie 7 ton w zbiorniku. Fajnie jakby zdążył przed poprzeczniakiem dojechać. To zawsze to parę kilo mniej na poprzeczniaku będę musiał wysypać. ton już ma, 38 ton musimy wysypać w miejsce. Nie, trochę sobie po odcinku zrobię, wiadomo. I nie potrzebuję mi trochę. Znaczy potrzebuję, ale nie w tym momencie. Mamy 28 minut, 29 w zasadzie. Ja raz, dwa ten zbiornik, ten kosz, a chcę zobaczyć. Znaczy ja chcę ruszyć dopiero jak on będzie już na tym swoim punkcie. On tutaj przed sobą ma gdzieś ten punkt. Zaraz powinien rogala zrobić. No i on złapał ten swój punkt. Teraz będzie grzał na silos. Tam dekę zaciągnął, to buty włączył. A niech jedzie. Im szybciej obróci, tym lepiej. W zasadzie zrypałem, bo mogę jechać tam od drzew i tutaj ten łuk wyciąć sobie poprzecznie ładnie.
I te do tych krótszych kosić, ale dobra, nie pomyślałem. I wtedy jak go nie ma, to wiadomo, że zaoszczędził trochę czasu. Znaczy, kupiłbym dla niego trochę więcej czasu. I bym miał przy okazji więcej... jak to się mówi? Dobra, się wysypuje. Bym miał mniej... O, mniej zbiorników bym miał i on wtedy by akurat na pewno zdążył. A tak to nie zdąży. Ale dobra, jedziemy, jedziemy, nie śpimy. 19 ton. Do końca pola dojadę. Czy zdążę się nawrócić? ...53, 52, 49, 43, 40. Chyba na pole wiesz, że co? ...27,900. Dobra, jest 32 na godzinę, więc jedzie już po polu. Jeszcze go nie widzę na mapie. Znaczy na mapie, no jeszcze go nie widzę. A tam jest przede mną, dobra, widzę go. No, dzisiaj na pewno drugiego odcinka z Facebooka nie będę nagrywał, no bo mi się to... Może nie tyle, co się nie opłaca, ale nie chce mi się. O, dobra, elegancko. Jak on tak przejdzie, to się to parę kilo wysypie. A jednak nie dało rady. Nie dało rady jednak wysypać parę kilo. Dobra, nawracaj tam szybciej, bo widzę na minimapie i słyszę go jak nawraca. No dawaj, bo nie mogę zapalić headera. Dwie tony wysypałem z zbiornika i ogień. Lecimy, do końca paska powinien się wysypać. Powiem wam, że fajnie się kosi, tylko widzę. Widzę, że hektary tutaj na liczniku też przybywają. Bo już mamy 8 hektarów skoszone. Czyli jeszcze 6 zostało. A więc trochę jeszcze kursów będzie miał tutaj kolega do zrobienia. Nie ukrywam, że nie, ale trochę jeszcze będzie miał tutaj do roboty. Cyk, 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 cyk. Robotka jak trzeba. On ma 26 ton, a ja mam jeszcze 6 ton zbiorników, no to... Do końca przejazdu powinien mnie opróżnić. Jo, wysypię, bo mam jeszcze 3 tony. 2600, 2500. Dobra, do końca przejazdu zdąży mnie opróżnić. Czyli zauważyłem, jak ja sypię cały zbiornik, to on ma 36 ton wtedy. Czyli on 23. Czyli ja zdążę jeszcze mu w czasie sypania jeszcze 13 ton dosypać. No to grubo. Jak ja mu jeszcze w czasie koszenia... Jak ja mu w czasie sypania jeszcze zdążę 13 ton dosypać, no to... Dobra, w sumie go przywołam. Niech on już podjeżdża. Może mam 4 tony, ale zanim on podjedzie, to będę już miał 8. Czyli jak będę miał 8, czyli będzie 44, więc akurat. Więc akurat on wtedy powinien pojechać. A teraz zanim on się nawróci, a już się nawrócił. A zanim on dojedzie do mnie, to akurat będę miał te 10 ton. I powinien być pełny przyczepa, pełny zestaw.
Więc elegancko, elegancko. Dobra, elegancko. 42 tony, 43 tony. Więc fajnie to nawet nalatuje do tego zbiornika. Dobra, panie, jedź pan. Dobra, 36 minut, więc zrobimy jeszcze jeden zestaw na kosze. Czyli dwa zbiorniki jeszcze na kosze. Wtedy prawie te długie będą skoszone. No i akurat 9 godzin kombajn ma nabite już. Trochę sobie polatał tutaj. Wiadomo, że żniwa to zawsze są długie. Tam mamy jeszcze 27 ton do skarmienia przy kury, dla kur. Więc jeszcze trochę się pomęczę te kury ze mną. Albo ja z nimi w sumie bardziej niż one ze mną. A, on pojechał specjalnie tam, żeby od razu już prosto na tą trasę skoczyć, więc w sumie mądre. Jakby nie było. No już pędekę zaciągnął, koguty włączył i jedzie. I cyk, przez asfalt. Dobra, powiem wam tak, 16 ton już mam. To ja wiem o tym, że będę stał. Kurde, 17 ton. Jakby to było bliżej, to bym się wciął i bym supa sobie obciął. A tak to trochę ryzyko jest. Dobra, jadę normalnie tam, nie kombinuję. Jak się dotknę do słupa, to... A mówię, się co, poczekam sobie, aż on przyjedzie i będzie podjeżdżał pode mnie i wtedy się rozpędzę. Znaczy, wtedy się rozpędzę. Wtedy ruszę. No i teraz pochyla Blagda. Elegancko. Jak on podjedzie, albo będzie w zasadzie podjeżdżał, będzie już blisko, to ruszę. Czemu bloki? A, dobra. Musiałem podjechać kawałek do przodu, żeby zatrybił, ale no, wiadomo. GPS dobrze jest. No i dobra, i grzejemy. Dziewiętnaście ton zbiorników. Więc zanim to się opróżni, to troszeczkę zejdzie. Czasu. Więc... Prawie, że do końca przejazdu, a on tam będzie miał około tych 30 ton. Nie wiem, ile dokładnie on tam będzie miał.
Bo jak miałem równe 23 tony w zbiorniku, to on miał 36 ton po wysypaniu. A teraz jak miałem 19, to zobaczymy ile tam zdążyłem mu ukosić. Widzę, że no, będzie 30 ton. Albo nie będzie, będzie 28. No, 29,500 dało. Więc jak będę miał 10 ton, to myślę, że śmiało będzie podjechać. Będę miał 10 ton. W zbiorniku to on będzie już mógł spokojnie sobie pobierzać, bo to już będzie jak połowa zbiornika. No tutaj na jeden pobrzeżnik było tylko zrobione, więc musiałem tak nawrócić, ale to no spokojnie, to jest tylko jeden nawrót, więc nic się nie dzieje strasznego. No mówię, to jest godzina koszenia takiego pola. 14 hektarów godziny kosić. Tylko wiadomo, że to jest dużo sypania, tak? Jakby nie było tyle sypania, to wiadomo, że też bym trochę szybciej to skosił. W krótszym czasie, o. Więc... jakoś to tam się wyrównuje. Czekam, właśnie nie wiem jak to policzyć, bo... ja robię, teraz mam 6 godzin, ale to jak akurat jak nagram włosicę, to wyjdzie około 10 godzin w tym tygodniu farmingu, w sensie w dwóch tygodni. Może bym od razu kolejny właśnie sobie nagrał, jutro, czy tam pojutrze. Nie wiem, to wszystko tylko będzie zależeć od mojej chęci. Czy jakbym dał radę 10 godzin zrobić dwa tygodnie, czyli jakbym grał po 10 godzin przykładowo przez 2 tygodnie, to daje godzina dziennie, nawet nie. No to... kurczę, nie wiem jak to policzyć, żeby 2000 być, żebym wiedział, czy do końca roku się uda, czy nie. Dobra. Kurde, 43 minuty. Dobra, dawaj, syp to. Ostatni zbiornik, jak wszedł na dół. Tym przejazdem, co jest tutaj odcięty, to kończymy odcinek. Ja to jedynie ten przejazd sobie po odcinku zrobię. Ja chyba tą kukurydzę sobie dokończę i potem dopiero na włośnicę pójdę, bo tutaj już dużo tej kukurydzy nie zostało do kuszenia. A wiadomo, że będę wtedy ładnie, elegancko wszystko przygotowane pod kolejny odcinek. To tak naprawdę będę mógł sobie jutro wejść, jak mi się będzie chciało, włączyć nagrywanie i fino, tak? Dobra, pomogę ci, cofnę trochę. Trzeczkę odsypałem. Tonę mu tam dosypałem. Dobra, ja i tak nie mogę jechać, więc muszę poczekać, aż on mi dojedzie. Dobra, elegancko na full bucie podjechał, więc można kosić. A ile tutaj mu nasypię, to nie wiem. Musi być ten drugi ciąg. Czy zrobić godzinny z kukurydzy? A bo dobra, robię godzinny, bo w swoim 80 odcinek, no to zrobię godzinny ze zbioru kukurydzy. I tak 15 minut jeszcze, no to akurat. Dobra.
Zrobię godzinny. Niech będzie. Akurat kukurydzę będę skoszone na tym polu. A czy 11 skoszę? Raczej nie. Ale na pewno ją zacznę. Bo chciałem mieć ten prawo, tutaj po prawej rządek, znaczy rządek, przejazd, ale jednak zrezygnowałem. Dlatego tak trochę dziwnie ten nawet wyszedł. Bo ja go chciałem zrobić, ale potem jednak nie chciałem. Tutaj widać, że jest słabszy prąd z tyłu, bo to jest słabsza ziemia. Już tak nie tapuje do zbiornika. Bardzo mocno, ale i tak jeszcze ładuje bardzo szybko. Więc to też jest jakiś tam przelicznik, że jak tutaj słabiej sypie, no to wiadomo, że aż tyle nie nakoszę, tak? Więc zawsze tam parę metrów więcej przejadę na zbiorniku. Jest tam przede mną. I teraz w sumie, jak on pojedzie, to dojadę tutaj ładnie równo super. Obkoszę sobie go ładnie naokoło. I będzie luz. No i dobra, wcinam się tak. Objeżdżam sur dookoła ładnie. I wszystko gra i buci. Powiem, że jakby miał się tak z 10 ton w zbiorniku, to na tym przejazd tutaj za super zrobił. Ale że nie mam miejsca, no to wiadomo, że go nie zrobię. To wezmę jeden rządek więcej. Kurde, nie chciałem do pewnego zbiornika. Chciałem, żeby on wyhamował, ale jednak nie dał rady. No i dobra, dawaj z rządem. Dobra, ogarnę, bo myślałem, że będę musiał kliknąć, żeby ten, żeby przywołać kierowcę, ale jednak się udało, żeby bez tego zrobić. Dawaj ten sender, bo nie ma czasu. A czas to pieniądz, a mamy już 49 minutę. Czyli mamy 17 minut, żeby to skosić. Kurde, no odsyp mi 200 kilo, dobra, i teraz już powinien ruszyć. Hej, kaszana na nana. Skocz mi na banana na nana. Dobra, jak to tam jest? Dobra, weźmy wysyp ten. Dobra, bo zrypałem. Bo kliknąłem, zamiast zatrzymać kierowcę, to wyszli do domu. Dobra, niech on się to na raz, dwa wysypie i wtedy tam od tych drzew przejada, tak jak mówiłem. Tutaj czy 33 będę walczył z gospodarką, tutaj nie wiem.
Teraz pokażę. Tu słoneczek. Dobra, idę, bo już na pewno wysypał 14 tak. O. Tutaj jeszcze jest 33 tony zamieszania. Ale kiszonki nie ma tutaj. I siana. No, rozpocznij kurs od drugiego punktu, czyli od tego tutaj po lewej. Dobra, jedź. Jedź do domu, synu. A ja jadę tam ładnie tu i drzewo obciąć, tak jak mówiłem. Kurde, bo on się tu zakręcił teraz jak gówno w szeremdu. To trzeba zrobić tak, o. I on sobie ładnie jedzie. O kurde. Co tu się stało? Aha, bo ja go puściłem. Ja chyba koło mu skręciłem, ale ciężko. Ale to jest fajne kółko wykręci, powiem wam. Takie artystycznie te kółko. Dobra, wiem, że na końcu będę miał na pół headera w tym przejazd, ale trudno. Tak wyszło. Ja za to nic nie mogę. No i dobra, elegancko jeszcze, bo on sobie pojechał i sobie wysypuje, więc on zaraz przyjedzie, a ja te długie będę rozkoszone, więc... Więc bym powiedział, że idealnie wyszło. Wiem, że ten czynnik będę dłużej przez to, no bo godzinę to będzie ponad giga ważył, ale trudno. Godzinnego dawno na kanale nie było, a to jeszcze sobota to akurat. Kto będzie chciał, to obejrzy, a kto nie, to i tak nie obejrzy. Więc nic straconego. Muszę, dobra, musiałem coś zająć GPS-a, bo chcę zobaczyć, czy on wszystkie rządki weźmie. Dobra, weźmie. Ale tego rządka tutaj przejadę go, jak już jadę, tak dla pewności. Dobra, nawracamy. Jedzimy! Przynajmniej te długie już będą skoszone, więc... Więc fajnie, bo długie będą skoszone, a długie są najważniejsze. Chcesz się sypać, to dawaj. Tu teraz koszę trzy rządki, więc za dużo mi padło zbiornika nie leci. Barierki nie przyzwoni, nie. Dawaj, dawaj, synek, dawaj, dawaj. Poczekam. Akurat teraz, o, przechód. Akurat teraz kawałek nie będę miał nie ten. To jest koszony, więc parę gram tam wysypię. No to nie wysypałem. Więc dużo mi tu do koszenia nie zostało. Zostało 7 minut odcinka. Więc akurat to powinienem walnąć.
Na 11 już nie będę przeskakiwał, tylko sobie tutaj mnie turkę capnę i te po odcinku skoszę tą 11. F12 kliknę, bo przed tym to jest pewnie. Dobra, miniaturka zrobiona. Więc jedna z najgorszych rzeczy jest zrobione. Jakby nie było, to miniaturka jest zrobiona, więc w odcinku nie będę musiał myśleć o tym. Specjalnie skręciłem w lewo po to, aby rury nie spadać. Bo po co mam spadać, jak nie muszę? No i teraz w prawo, żeby słup obkosić. Widzicie, ile to mi dało, że wcześniej przejechałem ten słup obkosić? Że bez problemu nie muszę się męczyć, żeby cofać, ładnie go objeżdżać. Tylko ja jadę długą prostą. I login na tłoki. Żeby on tam drzewo nie przerył, bo on tam tak trochę w słabym miejscu stanął. Ale nie przeryję, bo te dwa drzewa pierwsze wiedzie. Mam błędny zaryt. Ten wary się ślizga. Się ślizży. Kurde, zapomniałem o tym. Dobra, niech on jeździ w kółko na razie. Przez sekundę. Nie wiem, czemu w prawo gdzieś pojechał, ale... Myślę, że kiedyś się dowie. A, bo on ma zakodowany ten stary przejazd jeszcze pewnie. Że jak jechałem w dół, to było... No dobra. Teraz tam będzie jechał. Teraz zanim tu przyjedzie, to trochę zajdzie jeszcze. Mówię, na tym krótkim się tu najlepiej kosi. A tu zawsze... Nie wiem, że to jest na połowę krótsze pole. To zawsze się więcej skosi, tak? Na tym jednym zbiorniku. Dobra, dobra, nie rozpędzę się tam, bo tam barierka jest, więc się nie rozpędzę tam. Teraz będzie 21 plus 20, to będzie 47 ton. Więc trochę mało. Dobra, jest godzina odcinka, więc zostało jeszcze dosłownie 4 przejazdy, więc dokoszę to na odcinku. Dobra, ręcznie zaciągam i stoję.
No i elegancko idzie. Powiem wam tak. Pole skoszone, prawie całe. Na trzy przejazdy myślę, że powinien to wziąć. Dwa przejazdy to jest tyle. Świetnie to wróci. Na trzy przejazdy. On nie będzie miał 90% nie wyrazy. Więc będą się chyba głowy zaskręcić. Chociaż... Nie, dobra, zaraz. Ale żeby nie było, wyślij do domu tylko. No i grzejemy, kosimy to, raz, dwa. Te trzy przejazdy, bo... Tam 3,5, coś takiego. Bo to już czas goni nas. A trzeba to jak najszybciej wrzucić ten film. Jutro sobota. On tym na jutro będzie ten film, to wiem o tym. Więc muszę go teraz już do tym wrzucać. Przecież mam do 22 mam czas. Żeby go wrzucić, ale wiadomo, ja wolę sobie właśnie wcześniej, bo... No to wtedy jest pewne, że na pewno się wróci. Robotka idzie. To jest najważniejsze, że robotka idzie. W tym roku kukurydzy nie będzie, więc kombajn sobie trochę odpocznie. W zasadzie to może bardziej przyczepu odpocznie niż kombajn, ale... Ofent już jest tu, na polu, bo słyszę jego koła. Nie, nie wziąłbym. Myślałem, że jakbym się przesunął do prawej, czy bym tego nie wziął, ale jednak bym tego nie wziął. Bo zostałem tutaj zważony. Powiem wam, że ładnie daje tak, tak tutaj było... Miałem pusty zbiornik i zaczynałem kosić. A zabrałem z tego jeszcze 17 ton. Dobra, raz, dwa, te dwa rządki przejadę. Dalej do końca, ci niech zakończę. Miniaturka zrobiona, więc teraz tylko wrzucić. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Ręcznie zaciągnę. Komentujcie, subskrybujcie, następnie kanał, podajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepłutko, cześć. A zebrałem z tego pola kukurydzę, jakby kogoś interesował. A, czyli on jest pełny ten silos. Super. Super, wiadomo, że jeszcze muszę silo zostawić, bo nie zmieści mi się kukurydza. A pewnie nawet i dwa. Dobra, tak go na razie wstawię. A i nie jesteśmy na drugi, dobra. A, bo na pewno przyczepę z tego względu, że ten. Że silos był pełny. No to sobie zrobił darmowe kółko. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, padajcie w filmie, trzymajcie się, na razie, cześć.